Hejka, hejka. Dałem mojemu młodemu moją starą tubę. Ona ma gdzieś 12-13 lat. Używałem jej w moich starych samochodach. Zresztą Alan ciągle ją pamięta, jak był malutki. Także dorósł, ma 18 lat, zrobił sobie na samochód. Zamontowaliśmy właściwie tubę u niego w aucie. I ja już kurde zapomniałem, jak to jest mieć tubę w samochodzie. I tak mi się spodobało. Już zacząłem się tam rozglądać, czy ktoś nie ma jakiejś używanej tuby na sprzedaż. Nawet nie miałem zamiaru kupować teraz, tym bardziej, że kupiliśmy motor. Tak z ciekawości zacząłem się rozglądać, czy jest coś tam na markecie. I znalazłem tubę, gość wystawił za 50 euro, wytargałem ją za 40 euro, czyli bardzo tanio. Widać, że tam chyba mieszkał jakiś szczurek w niej, dlatego też pewnie taka cena. Ja spróbuję ją natomiast uruchomić, wyczyścić i jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Tak jak mówiłem wcześniej, widać, że tutaj są jakieś ślady pazurków. Pewnie jakiś szczurek tutaj się wspinał i sobie żył. Mam nadzieję, że tam kable nie są poprzegryzane i w miarę szybko uda mi się ją gdzieś tam uruchomić, wyczyścić. Ja lubię bawić się takimi rzeczami, lubię właściwie można powiedzieć odrestaurować takie rzeczy, w których widzę potencjał. Nie tyle, także fajna zabawa. Idziemy. Widać, że mieszkał tam szczurek. Jakąś kubkę widzę. Widzę, że tutaj te kable są zabezpieczone. Właściwie nie kable, tylko te zasilacze. Wygląda to dobrze. Tu widzę trochę, że jest z farby. Ta tuba gdzieś stała w miejscu na jakimś warsztacie. Oni tam malowali pewnie samochody. Ten gościu, od którego odkupiłem tą tubę, on też bierze w jakichś zawodach udział. Mam trochę benzyny na szmatkę i spróbuję to elegancko ofandzolić. W ogóle młodziutki syneczek. Ja się dziwię, że nie chciało im się wyczyścić tej tuby i nie wystawić za stówę. Nie wiem. Uwielbiam taką robotę. A jeszcze później jak odpalimy i będzie działać, to już w ogóle będzie jajo. Zaśpiewałem z tego tytułu piosenkę Aleją gwiazd, aleją gwiazd biegniemy. Aleją gwiazd, aleją gwiazd. To jest na jakiś płyn i przelecę to, zresztą spytam Sylwii, czym najlepiej, czy to płynem? No. Jakaś to była te... No właśnie, butem muszę sobie umyć. Jakaś to była...
było te. Chyba już mam buty. Czyli wycieczka się udała. Najlepiej płynem. Albo jak nie chcesz żadnych zacieków czy coś, to szarym mydłem do wiaderka gorącą wodą. Jeśli działa, to wydaje mi się, że warta jest minimum 100 euro w tym momencie. Dałem 40 euro, także można było nawet kupić, odrestaurować i sprzedać. Natomiast no ja jej nie sprzedam, bo kupiłem ją właśnie, żeby z niej korzystać. Także czasami takimi flipami można się nawet spróbować zająć w wolnej chwili. Mojego młodego Ford Focus to jest 1.4 benzyna z rocznika 2004, mój to jest 1.8 turbo diesel. Buda trochę inna, natomiast widzę, że jeśli chodzi o pociągnięcie plusa albo kabli z akumulatora przez kabinę do bagażnika, do tuby, wszystko wygląda tak samo. My mieszkamy w Finlandii, więc mamy po prawej stronie kierownicę, ale jeśli znajdziecie sobie ten gumowy lejek z wiązką kabli, która właśnie idzie od silnika do kabiny, to jest właśnie miejsce, w którym można spokojnie przyciągnąć kabel. I tyle, ja szukałem informacji na ten temat, nie bardzo mogłem znaleźć, więc obczailiśmy sami. Pokażę wam, jak pomontowałem swoje kable, jak podłączyć ten rem, gdzie go szukać, bo też tego nie wiedziałem, musiałem rozkminić, czy ta tuba w ogóle działa i czy udało mi się ogarnąć to w moim fokusie. Więc lecimy dalej. Jak dzieciak. Kiedyś pamiętam, jak nie było kasy, robiło się tu bez różnych jakichś wynalazków. Fajna sprawa.